przypadku też się przywitać i podziękować za przybycie i tak tylko poinformować, że nasza policja istnieje od 92 lata, czyli mamy swoje 92 urodziny. W tych urodzinach tutaj wspólnie uczestniczymy już razem piąty raz. Są tutaj osoby, które rzeczywiście przynajmniej przez 5 lat przychodziły na nasze spotkania. Jest to dzisiaj taki dzień, gdzie są awanse, gdzie są wyróżnienia, stopnie. Nie wszyscy policjanci mogli przyjść, ponieważ obowiązki służbowe no nie pozwalają, żeby cała komenda została zamknięta, prawda, i wszyscy byśmy się tutaj zebrali na tej sali. Cieszę się bardzo, że możemy razem być, że możemy parę chwil spędzić wspólnie, potem przy kawce i podziękować tym, którzy mogli tutaj przyjść za dobrą pracę, za poświęcenie czasu, często prywatnego, po godzinach służby, często inni zasiadają gdzieś tam do rodzinnych świąt, my musimy pracować. Oczywiście tego z boku nie widać, ale to jest ta nasza uciążliwość taka i za to bardzo Państwu dziękuję, Paniom policjantom, Panom policjantom, bo tylko wtedy możemy pełnić swoją służbę w sposób prawidłowy i dbać o bezpieczeństwo naszego powiatu. Żeby nie przedłużać, jeszcze raz bardzo dziękuję i proszę Panią Tomku o dalszą ceremonię. Przedstawiam funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, którzy za corowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostali wyróżnieni i oznaczeni i mianowani na wyższe stopnie policji. Mamy dzisiaj swoje święto policjantów, jak co roku obchodzimy takie święto. Generalnie są na 24 lipca, ale były uroczystości wojewódzkie i miejskie w Gdańsku, dlatego przesunęliśmy na dzisiejszy dzień. No, będziemy wręczać nagrody, odznaczenia, stopnie, awanse za dobrą pracę poszczególnym policjantom, którzy już odczekali jakby swój czas, moment awansu. Myślę, że to ma takie znaczenie bardzo wielkie nawet znaczenie, bo każdy lubi być doceniany za swoją pracę i jeśli na przykład wychodzi w stopniu jakiś okres czasu, to potem otrzymuje kolejny wyższy stopień. Jest to nagroda pewna i docenienie za pracę, bo myślę, że każdy lubi być doceniony za dobrą pracę. Są to funkcjonariusze, którzy często pracują ponad normatywny czas pracy, nie wybierają nadgodzin, często kosztem własnych spraw rodzinnych, bo ta służba właśnie na tym polega. Razem jest około tam 70 osób wyróżnionych, nagrodzonych. Oczywiście nie wszyscy mogli przybyć na tą uroczystość, bo muszą pełnić swoje obowiązki, bo to nie jest tak, że zamkniemy komendę, wyjdziemy z komendy i nikt tam nie będzie pracował. Tak to się po prostu nie da zrobić. Ja otrzymałem wyższy stopień z młodszego inspektora na inspektora policji po 4 latach, bo ostatni raz awansowany byłem 4 lata. Jest to po prostu jakby z urzędu. Ustawa też to określa i to już jest taki dla mnie wielki stopień, bo nie spodziewałem się w życiu, że zostanę inspektorem policji. Myślałem co najwyżej nadkomisarzem, czyli kapitanem.